Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 59. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich. Zbawienie jest z łaski i zbawienie jest nieutracalne, ponieważ jest z łaski. I dowodem tego jest sąd Chrystusowy. W jaki sposób będzie się sąd Chrystusowy nad wierzącym odbywał? I to jest właśnie temat 59. odcinka i to, w jaki sposób sąd Chrystusowy się będzie odbywał, jest właśnie dowodem tego, że zbawienie jest z łaski, jest nieutracalne dla każdego prawdziwego dziecka Bożego. Więc jest to rzecz, którą należy rozważyć i ona jest opisana w drugim liście do Koryntian. Drugi list do Koryntian, rozdział 5. Rozdział 5, werset 10. Albowiem musimy wszyscy stanąć przed sądem Chrystusa, aby każdy odniósł według tego, jak czynił w ciele, czy dobrze, czy źle. Czasami sąd Chrystusowy jest nieprawidłowo przedstawiany, jest źle rozumiany, powodując strach lub dezorientację wierzącego co do jego wiecznego bezpieczeństwa i nagrody. Chociaż ten werset jest częścią listu skierowanego do kościoła w Koryncie i do każdego, kto wzywa imienia Pana Jezusa na każdym miejscu, ma on o wiele szersze zastosowanie. I to o wiele szersze zastosowanie widać właśnie w tym choćby sądzie Chrystusowym. Kiedy apostoł Paweł powiedział: wszyscy bowiem musimy stawić się przed sądem Chrystusowym, miał na myśli wszystkich, którzy należą do Pana Jezusa, czyli zgodnie z naszą serią Bóg zachowa swoich, chodzi o swoich należących do Pana Jezusa Chrystusa. Sąd Chrystusowy jest ostatecznym trybunałem, przed którym muszą stanąć wierzący w Chrystusa Jezusa Pana. Tam każdy otrzyma swoją nagrodę za dobro uczynione podczas jego życia na ziemi. Każdy otrzyma pochwałę od Boga, tak jest wyraźnie powiedziane. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Apostoł Paweł uznał powagę tego i nigdy nie stracił z oczu swojej odpowiedzialności wobec swojego mistrza. Uważał, że to mała rzecz być osądzanym przez ludzi. Tym, który mnie sądzi, jest Pan, powiedział. A kiedy Pan, On przyjdzie, wywróci na jaw ukryte rzeczy z ciemności i odsłoni zamysły serc, a wtedy chwała każdego będzie pochodziła od Boga. I to widzimy właśnie w pierwszym liście do Koryntian, czwarty rozdział. Pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, czwarty do piątego wersetu. Albowiem do niczego się nie poczuwam, wszakże nie przez to jestem usprawiedliwiony, ale ten, który mnie sądzi, Pan jest. A tak nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też wyświeci, co skrytego jest w ciemności i objawi zamiary serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Więc każdy wierzący zostanie pochwalony. Każdy wierzący w Pana Jezusa zostanie na tym sądzie pochwalony. Same tylko dobre rzeczy będą wyciągane na jaw do dyskusji. Powinniśmy się tym bardzo przejmować, ponieważ rzeczy dokonane tu na ziemi zostaną wyświecone, ujawnione na sądzie Chrystusowym, niezależnie od tego, czy są dobre, czy złe, i ocenione według ich prawdziwej wartości. Zobaczymy nasze życie tak, jak Bóg widzi je teraz. I to jest bardzo ważne. Oczywiście za rzeczy złe Bóg nie będzie nikogo chwalił. A więc jeśli ktoś będzie miał miks rzeczy dobrych i złych, to pochwalony zostanie za dobre, a za złe zostanie to przemilczane. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał tylko złe, a żadnych dobrych, z wyjątkiem tego jednego punktu, że uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, to dostanie pochwałę za tą jedną rzecz i to będzie dosyć krótkie spotkanie. I tak mówi pierwszy list do Koryntian, 13, 12 werset, że wtedy zostaniemy poznani tak, jak sami jesteśmy poznani. I ja przeczytam ten fragment. Pierwszy list do Koryntian, 13,
12. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło niby w zagadce, a wówczas twarzą w twarz teraz poznaję w części, a wówczas poznam tak, jak poznany jestem. Więc jeżeli sobie przypomnimy Bożą cierpliwość do nas w naszych nienawróconych dniach, Jego Boże czułe postępowanie z nami podczas naszego życia na ziemi, będziemy też pamiętać, jak nas pilnował, jak nas strzegł, jak nas prowadził, przywracał, przebaczał i prowadził krok po kroku do coraz większej znajomości samego siebie. To powinno sprawić, że będziemy Go uwielbiać teraz i o wiele bardziej, gdy znajdziemy się tam, gdzie wszystko będzie w pełni znane. Bogactwo Bożej miłości, bogactwo Bożej łaski, bogactwo Bożej dobroci, przebaczenia będzie wtedy lepiej znane. Podobnie jak bogactwo odkupieńczej krwi Chrystusa, która zakryła, przykryła nasze grzechy. Myśl o sądzie Chrystusowym nie powinna wywoływać lęku, nie powinna wywoływać strachu, chyba że oddaliliśmy się od Boga. Powinna jednak uczynić nas poważnymi. Jest ona przeznaczona właśnie do tego, by być poważnym i czujnym. Przypomina nam, że nasze życie powinno być przeżywane i spędzane w taki sposób, że możemy otrzymać pochwałę mówiącą, że było to dobre wykonane, dobrze wykonane. Pochwałę od naszego Mistrza w tym dniu, kiedy On przyjdzie ze swoją nagrodą. Z pewnością nie będzie rzeczą lekką, błahą stanąć przed sądem i Pan skaże na nasze uczynki, które nie były godne nagrody. Uczynki dokonane z samolubnych powodów lub z innych złych lub nieczystych pobudek. Jaki kontrast będzie dla tych, którzy odrzucają Ewangelię? Oni będą doświadczać sądu Bożego na podstawie swoich dzieł, o czym mówi Objawienie 20:11. To będzie dotyczyło tych, którzy idą na zagładę, na potępienie, na wieczne udręki w jeziorze ognia i siarki, do ognia zgotowanego diabłu i jego aniołom, gdzie będą dręczeni dniem i nocą na zawsze. Objawienie 20 rozdział, 11 werset. I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, od oblicza którego uciekła ziemia i niebo i nie znalazło się miejsca dla nich. I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem, i księgi zostały otwarte, i inna księga została otwarta, która jest księgą życia. I sądzeni byli umarli stosownie do tego, co napisano było w księgach według uczynków swoich. Na tym sądzie wierzący nie stanie. Na ten sąd wierzący nie przyjdzie. I to jest bardzo ważne. I ci potępieni, źli ludzie, którzy nie narodzili się na nowo, nie skorzystali ze zbawienia łaski Bożej, będą doświadczać sądu Bożego na podstawie ich złych dzieł, które tu dokonali, ponieważ odrzucili miłość Boga, łaskę i drogę zbawienia dostarczoną przez Jego umiłowanego Syna. Apostoł Paweł, wiedząc o tym, został zmuszony do przekonania ludzi. I każdy wierzący dlatego przekonywuje ludzi. Błagał ich, aby pojednać się z Bogiem. Groza Pana, terror Pana był bardzo realny dla niego. I to jest bardzo ważne, żebyśmy i my mieli na względzie ten terror właśnie związany z zagładą złych, z wiecznym potępieniem złych. Apostoł Paweł nie wiedział nic o ostatnich teoriach, z ostatnich teorii, że rzekomo miłość Boga będzie po prostu przeaczać wszystkie niegodziwości i bunty człowieka. To jest dziwna teoria. Apostoł Paweł oświadcza, że będzie oburzenie i gniew, ucisk i udręka na każdą duszę człowieka, który czyni zło. I to jest też przypomniane w Rzymian, w list do Rzymian, drugi rozdział, 8:9.
Swarliwym zaś i prawdziwie nieposłusznym, lecz posłusznym niesprawiedliwości, zapalczywość i gniew, utrapienie i ucisk na duszę każdego człowieka, który złe popełnia, Żyda naprzód, potem i Greka. Wielki biały tron, otwarte księgi, bezstronny proces, straszny wyrok i wieczne karanie złych były dla apostoła Pawła wielkimi faktami, wielkimi rzeczywistościami. Powinny one być również dla nas, jeśli miłujemy duszę naszych bliźnich. Tylko wierzący staną przed sądem Chrystusa, gdzie ich prace będą oceniane i każdy otrzyma pochwałę od Boga. Wszyscy niewierzący staną przed sądem i przed Chrystusem na wielkim białym tronie, gdzie ich uczynki będą ich potępiać. O czym czytaliśmy w Objawieniu 20 od 11 do 12. Ja rozszerzę teraz ten fragment, bo tam jest w szerszym kontekście. 20, Objawienie 20 od 11 do 15. I widziałem tron wielki biały i siedzącego na nim, od oblicza którego uciekła ziemia i niebo, i nie znalazło się miejsca dla nich. I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem, i księgi zostały otwarte, i inna księga została otwarta, która jest księgą życia. I sądzeni byli umarli stosownie do tego, co napisane było w księgach według uczynków swoich. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, i śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I byli sądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło wrzucone zostały w jezioro ogniste. To jest druga śmierć. I jeśli kto nie był zapisany w księdze życia, wrzucony był w jezioro ogniste. Mamy to wyraźnie pokazane. Tysiąclecie, trwające tysiąc lat, nowe przymierze stoi pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, czyli pomiędzy spotkaniem z Panem Jezusem Chrystusem wierzących, którzy staną przed sądem Chrystusa, oraz tysiąc lat później będącym sądem białego tronu, przed którym wszyscy niewierzący staną przed Chrystusem na wielkim białym tronie, gdzie ich uczynki będą potępiać. Więc tysiąclecie, trwające tysiąc lat nowe przymierze, stoi pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. To nie zostanie rozstrzygnięte na sądzie Chrystusa, czy ten, kto wierzy w Jezusa, będzie przyjęty do nieba, czy nie. To już jest rozstrzygnięte teraz. Ta sprawa jest rozstrzygnięta na ziemi w momencie, gdy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne. W tym momencie nasze grzechy są przebaczone na zawsze, a życie wieczne rozpoczyna się w naszych sercach, ponieważ odpowiedzieliśmy na miłość Boga i staliśmy się dzieckiem Bożym, Synem Bożym, owcą Chrystusa. I teraz zastanów się, czy możesz powiedzieć razem z apostołem Pawłem: albowiem jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani zwierzchności, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadna inna rzecz stworzona nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. O czym możemy przeczytać w Rzymian. Rzymian, 8 rozdział. Rzymian 8 rozdział, 38 werset. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władza, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I to jest Słowo Boże, które nas wyraźnie przekonuje, że zbawienie jest nieutracalne, jest z łaski Bożej, niezależne od uczynku zbawionego. Oczywiście pojawiają się różnego rodzaju pogłoski od ludzi mocno nieutwierdzonych w Słowie Bożym i pytają na przykład, do jakiego wniosku można dojść, gdy ktoś, kto był wspaniałym chrześcijaninem, wraca do świata, czy on jest dalej zbawiony. I to jest oparte na tym, że mamy tutaj równolegle dwie możliwości.
i pierwsza możliwość, on był prawdziwie ufającym Jezusowi Chrystusowi, więc w swoim sercu jest nieszczęśliwy i wie, że nie jest w porządku przed Bogiem. Bóg go zachowa swoją ręką, on nie utracił swojego zbawienia. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że również jest możliwa druga opcja, że to był tak naprawdę niewierzący człowiek. Uczynił wyznanie, ale nie zaufał Chrystusowi prawdziwie. Jest szczęśliwy w świecie, jak świnia w błocie. Odczuwa zadowolenie. Nie utracił swojego zbawienia, bo go nigdy nie miał. Nie utracił swojego zbawienia, bo nigdy nie był zbawiony. Nigdy nie wiemy, bo nie mamy takiej możliwości, nie mamy rentgena duchowego, czy dana osoba jest chrześcijaninem, czy też wyznanie po prostu było tylko sfabrykowane, czy też jej wyznanie nie było prawdziwe. Nie znamy serc ludzi i dlatego nie powinniśmy wydawać sądu na ich temat. To Bóg wie. Mimo tego nie powinniśmy dawać ludziom fałszywej pewności czy poczucia bezpieczeństwa. Naszą powinnością jest wzywać ich, by byli w porządku przed Bogiem. I dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Jeżeli teraz mamy taką sytuację, to możemy zapytać, jaka jest pozycja cielesnego chrześcijanina przed Bogiem. Temat ten spowodował wiele nieporozumień, a nawet szkód. I ja myślę, że Biblia naucza dwóch faktów, dwóch prawd związanych z tym pytaniem. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak całkowicie cielesny chrześcijanin. Osoba, która całkowicie, stale i w pełni szczęścia żyje pod kontrolą ciała, nie jest chrześcijaninem w ogóle. Paweł jasno to pokazuje, na przykład właśnie w Rzymian 8 rozdział. Przed chwilą byliśmy w 8 rozdziale Rzymian i tu jest 4 werset. Aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Albowiem, którzy są według ciała, o tym myślą, co jest cielesnego, ale którzy są według ducha, myślą o tym, co jest duchowego. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjaźnią przeciw Bogu, gdyż się zakonowi Bożemu nie poddaje, bo i nie może. Którzy bowiem są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. I według apostoła Pawła osoba cieleśnie zorientowana jest martwa. To widzieliśmy tu w 6 wersecie. Gdyż zamysł ciała to śmierć. I taka osoba jest przeciwnikiem Boga. Widzimy to w wersecie 7. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjaźnią przeciw Bogu. A z kolei Duch Święty nie zamieszkuje takiej osoby, co pokazał werset 9. Gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. I równocześnie drugą rzeczą jest to, że wszyscy czasami jesteśmy cielesnymi chrześcijanami. W zborze w Koryncie, w czasie, gdy apostoł Paweł do Koryntian, niektórzy wierzący byli przez niego określeni jako cieleśni. I to mówi pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Werset 1. I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych i jako do niemowlątek w Chrystusie. Czyli widać wyraźnie, cieleśni, ale niemowlątka w Chrystusie. Ale chrześcijanie nie są podzieleni na dwie grupy, na duchowych i cielesnych. Każdy prawdziwy wierzący, prawdziwy chrześcijanin jest czasami cielesny i duchowy. Głównym kierunkiem dla każdego chrześcijanina jest duchowość, ale może się on znaleźć na krótszy lub nawet na dłuższy czas pod wpływem ciała. Apostoł Paweł pokazuje to na przykładzie swojego życia.
z listu do Rzymian, 7 rozdział, od 14 wersetu. Bo wiemy, iż zakon jest duchowy, ale ja cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem tego, co czynię, nie rozumiem, bo nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się na to, że zakon jest dobry. Już wtedy teraz nie ja to czynię, lecz grzech, który mieszka we mnie. Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest ciele moim dobre, albowiem chęć leży we mnie, ale wykonania tego, co dobre, nie znajduję, bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli ja czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy zakon w sobie, że gdy chcę dobre czynić, złe leży we mnie, albowiem mam upodobanie w zakonie Bożym, co do człowieka wewnętrznego, lecz widzę inny zakon w członkach moich, walczący przeciw zakonowi umysłu mego i który mnie poddaje pod zakon grzechu, będący w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. Czyli wyraźnie widać, że osoba, która jest całkowicie cielesna, nie jest zbawiona. Wszyscy jako chrześcijanie potrzebujemy wzrostu w uświęceniu. Wzrost ten oznacza, że będziemy się stawali coraz bardziej duchowi i coraz mniej cieleśni. I tutaj też ważny jest punkt, co Bóg robi z chrześcijaninem, który upadł. To już mówiliśmy w poprzednim, 58 odcinku, ale tutaj w 59 odcinku jeszcze o tym troszkę powiem. Chrześcijanin, który odszedł, wystawiony jest na Bożą karę. Nie na Boże potępienie, bo nie ma potępienia dla wierzącego, o czym czytaliśmy między innymi w Rzymian 8:1, przetoż teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. I też ten rozdział 33 werset i 34. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł, owszem zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który i przyczynia się za nami. Ale istnieje możliwość kary. Bóg Ojciec karci i to musimy wiedzieć, że Bóg Ojciec karci i utrzymuje w dyscyplinie swoje dzieci dla ich dobra i duchowego wzrostu. Jest to jasno nauczane w Hebrajczyków 12 rozdział od 5 wersetu. Już to poprzednio, w poprzednim odcinku na to wskazywałem. Ale ponieważ się to przeplata, to warto, żebyśmy sobie to wzięli do serca. Hebrajczyków 12 rozdział, od 5 wersetu. I zapomnieliście napomnienia, które przemawia do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego i nie trać odwagi, gdy od Pana bywasz karcony. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze i smaga każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Albowiem czyż jest taki syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, tedyście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Więc jeśli Bóg cię nie karci, to nie jesteś żaden syn, tylko po prostu bękart podający się za syna, nie mający życia z Boga. Jak najszybciej uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, staniesz się synem, usynowienia dostąpisz. Więc 9 werset. A dalej cielesnych ojców swoich mieliśmy, którzy nas karali i baliśmy się ich. To czyż niedaleko więcej mamy być poddani Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem przez czas krótki karali nas podług swego upodobania. Ten zaś dla pożytku naszego, abyśmy byli
uczestnikami świętości Jego. A wszelkie karanie w czasie trwania wydaje się nie radością, ale smutkiem, lecz potem przynosi spokojny owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Przetoż opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie i czyńcie proste ścieżki nogami swymi, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione było. Więc warto to mieć w sercu, że takie coś jak karanie ma miejsce. I ten fragment z Hebrajczyków, 12 rozdział, od 5 do 13 wersetu, ilustruje to dokładnie. I także ze Starego Testamentu możemy wziąć przykład Jonasza w pierwszym rozdziale jego księgi, gdzie Jonasz jest właśnie takim przykładem. Także mamy kolejne punkty. Może również zajść możliwość, że Bóg zdecyduje się zabrać wierzącego, który wrócił do świata, do siebie. Czyli jeśli ktoś sprzeniewierzy się misji tu na ziemi, to Bóg może go do nieba zabrać szybciej. Więc czy grzech w życiu chrześcijanina ma związek z tym, czy pójdzie on do nieba? Odpowiedź brzmi tak. Może spowodować, że pójdzie do nieba szybciej. I to jest kluczowa rzecz. A więc to jest bardzo ważne, że Bóg może kogoś odwołać szybciej przed czasem, jeśli zejdzie na swoje ścieżki ten człowiek. Jest to najbardziej spektakularny, ciężki rodzaj karcenia. I nie dzieje się to zbyt często, ale kilka przykładów zostało opisanych w Biblii. Dzieje apostolskie, 5 rozdział choćby, wyraźnie to pokazuje. Tutaj widzimy taką sytuację od 1 wersetu do 11. A pewien człowiek imieniem Ananiasz z Safirą, żoną swoją, sprzedał posiadłość i ujął z tych pieniędzy za wiedzą żony swojej, a przyniósł część jakąś, złożył u nóg apostołów i rzekł: Piotr, Ananiaszu, czemu szatan napełnił serce twoje, abyś skłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę? Czyż pozostając przy tobie nie była twoją i po sprzedaniu nie byłoż w twojej mocy? Czemu żeś rzecz tę przypuścił do serca swego, skłamałeś nie ludziom, ale Bogu? A usłyszawszy Ananiasz te słowa, padłszy wysionął ducha i przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy to słyszeli. A młodzieńcy wstawszy usunęli go i wyniósłszy pogrzebali. I stało się to po upływie jakby 3 godzin, że i żona jego, nie wiedząc, co się stało, weszła i rzekł do niej: Piotr, powiedz mi, czyście za tyle tę rolę sprzedali? A ona rzekła: tak jest, za tyle. A Piotr rzekł do niej: czemu żeście się z sobą zmówili, aby kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, u drzwi są i ciebie wyniosą. I padła zaraz przed nogami jego i wyzionęła ducha, a młodzieńcy wszedłszy znaleźli ją umarłą i wyniósłszy pogrzebali ją obok męża jej. I przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. To, co przydarzyło się Ananiaszowi i Safirze, zostało zapisane, by nas ostrzec, abyśmy nie postępowali tak jak oni. Także pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 5 werset o tym wspomina. Oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, ażeby duch był zbawiony w dzień Pana Jezusa. Ten werset także mówi o śmierci wierzącego, który grzeszył. Podkreślone jest jednak, że jego duch zostanie zbawiony. Można też powiedzieć, że ten werset niekoniecznie mówi o śmierci wierzącego, bo jest i taka szkoła tutaj
interpretacji tego wersetu i wskazuje się wtedy, że ten człowiek mógł się nawrócić, co widzimy jako echo w drugim liście do Koryntian. Także objawienie, drugi rozdział, piąty werset. Pamiętajcie tedy od czegoś, pamiętajże tedy od czegoś odpadł i upamiętaj się i czyń uczynki pierwsze. A jeśli nie, to przyjdę wkrótce do ciebie i wzruszę świecznik twój z miejsca jego, jeśli się nie upamiętasz. Jeśli zbór lub jego członek porzucą swoją pierwszą miłość, istnieje możliwość poruszenia świecznika. W przypadku pojedynczej osoby może to oznaczać właśnie śmierć. Także pierwszy list Jana, piąty rozdział, 16 werset. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, 16 werset. Jeśli kto widzi brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, niechże się modli. A da mu Bóg życie, to jest grzeszącym nie na śmierć, jest grzech na śmierć. O takim nie mówię, aby się modlić. Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, ale jest też grzech nie na śmierć. Wiemy, że każdy, kto z Boga się narodził, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje siebie i zły nie dotyka się go. Więc widzimy tutaj, że jest to grzech, który mógł być przez Boga ukarany śmiercią fizyczną. Musimy być jednak ostrożni. Fakt, że wierzący jest chory lub umiera, nie jest automatycznie dowodem Bożego karcenia. Nigdy nie możemy wyciągać takich wniosków i popełniać błędu, jaki popełnili przyjaciele Joba. Przykłady, które tutaj mieliśmy okazję analizować, obrazują najostrzejszy i końcowy sposób postępowania Boga z chrześcijaninem, który odszedł. I myślę, że nie jest to typowy sposób Bożej dyscypliny. Wydarzenia te zostały zapisane jako ostrzeżenia, abyśmy unikali niebezpieczeństwa powrotu do świata. I tutaj też pojawia się kolejne zagadnienie, kolejne pytanie. Czy chrześcijanin musi prosić o przebaczenie grzechów, skoro wszystkie jego grzechy zostały przebaczone w momencie nawrócenia? To jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście musimy pamiętać, że kiedy człowiek zaufa Panu Jezusowi Chrystusowi, wszystkie jego grzechy z punktu widzenia wieczności są przebaczone przez Boga, raz na zawsze. Zatem taki człowiek nie ma już żadnej świadomości grzechów. Jeśli ktoś ma świadomość grzechów, to mamy do czynienia z człowiekiem niezbawionym, takim, który idzie na wieczne potępienie do jeziora ognia i siarki, jeśli się nie nawróci i w takim stanie świadomości grzechów będzie trwał do swojej śmierci. Ale jeżeli mamy prawdziwego wierzącego, to on już nie ma żadnej świadomości grzechów, bo już zostały mu w pełni przebaczone. I nie ma żadnej świadomości grzechów przeszłych, obecnych i przyszłych. Przebaczenie grzechów otrzymane w momencie uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi dotyczy wszystkich grzechów przeszłych, obecnych i przyszłych. I ich temat nigdy już nie będzie przez Boga poruszony. Nie będzie potępienia dla wierzącego, o czym czytaliśmy m.in. w Rzymian 8 rozdział, pierwszy werset. Rzymian 8 rozdział, pierwszy werset mówi, że nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I możemy się tego trzymać kurczowo, bo jest to obiektywny fakt. Rzymian 8:1. Przetoż teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. I też 8 rozdział, 31 werset. Możemy to regularnie sobie powtarzać, bo jest to piękny fragment Słowa Bożego. Cóż też, gdy powiemy na to,
Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby z Nim nie miał dać nam wszystkiego? I dalej, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł. Owszem, zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który przyczynia się za nami. Także mówi o tym wiele innych miejsc ze Słowa Bożego. To wieczne wybaczenie grzechów jest raz na zawsze dokonane przy nawróceniu i nie ma potrzeby, by go powtarzać. O tym możemy też zobaczyć w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 38 werset. Niechże wam tedy będzie wiadomo, mężowie bracia, że przez tego zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów i we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza, przez tego każdy wierzący usprawiedliwiony zostaje. I Rzymian 5:1. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I także Kolosan, 2 rozdział, 13 werset. Kolosan, 2 rozdział, 13 werset. I was, którzyście byli umarli w grzechach i w nieobrzezaniu ciała swego, razem z Nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Osoba, która zaufała Panu Jezusowi Chrystusowi, osoba, która zaufała Chrystusowi, weszła w nową relację, w nową, trwałą relację z Bogiem. Bóg już jest kimś innym niż jej sędzią. Bóg już nie jest jej sędzią, ale Ojcem. I taki chrześcijanin jako dziecko Boże, taki człowiek nadal będzie niestety upadał, będzie grzeszył, bo to jest wyraźnie zakomunikowane w pierwszym liście Jana 1:8. Pierwszy list Jana 1:8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. I 10 werset. Jeśli mówimy, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i słowa jego w nas nie ma. Konsekwencją, rezultatem jego grzechu będzie utrata radości, pokoju i społeczności z Bogiem. Musi taki człowiek wyznać swój grzech Ojcu, aby otrzymać przebaczenie. Jest to wybaczenie grzechów z dnia na dzień i nie musi być odróżniane od tego jedynego wiecznego wybaczenia grzechów. To możemy przeczytać Mateusza 6 rozdział 12 werset. Mateusza 6:12. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jest to fragment z modlitwy, którą Izrael będzie recytował, zmawiał po pochwyceniu chrześcijan przed rozpoczęciem nowego przymierza, czyli w czasie 7-letniego ucisku, gdy jako niewiasta będą na pustyni. I to będzie ten czas, kiedy ta modlitwa będzie recytowana, ale generalna zasada jest widoczna, że taka prośba o odpuszczenie grzechów jest regularna i będzie regularna. I pierwszy Jana 1:9. Pierwszy Jana 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy,
aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. I różnica między tymi dwoma rodzajami wybaczenia została zilustrowana w Ewangelii Jana, 13 rozdział, od 6 do 10 wersetu. Ewangelia Jana, 13 rozdział, od 6 do 10 wersetu. Przyszedł tedy do Szymona Piotra, a on mu rzecze: Panie, ty miałbyś nogi mi umywać? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: nie będziesz nóg moich umywał na wieki. Odpowiedział Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: kto jest umyty, potrzebuje tylko nogi umyć, bo czysty jest wszystek. I wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Wyraźnie tutaj widzimy różnicę. Z wiecznego punktu widzenia wierzący jest już całkowicie obmyty. To znaczy jego grzech został przebaczony na wieki. Z czasowego punktu widzenia człowiek stale potrzebuje, by mieć czyste nogi. Potrzebuje przebaczenia z dnia na dzień, co symbolizuje umywanie nóg. Jeśli nie zrozumiemy odpowiedzi na to pytanie, może powstać wiele problemów, których rezultatem może być brak pewności i pokoju. Na przykład, jeśli przy nawróceniu tylko przeszłe grzechy są wiecznie wybaczone, do takich poglądów niektórzy dochodzą, to od czego zależy wybaczenie późniejszych? Czy grzechy przyszłe zostaną wybaczone, gdy tylko je wyznamy? Byłby to nonsens. A co się stanie, jeśli ich nie wyznamy? Co jeśli nawet o nich nie wiemy albo zapomnimy je wyznać? Skąd możemy wiedzieć, czy wyznaliśmy każdy grzech? Czy Jezus Chrystus umarł i przebaczył nam tylko grzechy sprzed naszego nawrócenia? Myślę, że każdy widzi niepewność i nieporządek, jaki może wyniknąć z takiego rodzaju pytań. Wielka to radość dla wierzącego wiedzieć, że usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, co nam komunikuje apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdziale 5, wersecie 1. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kończąc ten odcinek, jeszcze jedna kwestia. Czy fakt, że chrześcijanie wierzą i wiedzą, iż nie mogą utracić swojego zbawienia, nie zachęca ich do grzeszenia? Cóż za nonsensowne pytanie. Zdecydowanie nie. Zdeklarowany chrześcijanin nie może robić, co mu się podoba, żyć w grzechu i całkowitym nieposłuszeństwie Bogu i być z tego zadowolony. Nie może odwrócić się od Jezusa w ten sposób i być dalej zbawiony. Biblia tego nie uczy. Osoba, która tak postępuje i jest szczęśliwa, nie jest zbawiona. Biblia naucza, że osoba, która jest prawdziwie zbawiona, nie może nigdy wrócić do grzechu i cieszyć się nim. Ona może upaść, popełnić błąd, ale nigdy nie mogłaby zrobić tego z radością. Zamieszkujący w niej Duch Święty i nowa natura, którą człowiek został obdarzony, uczynią życie ciągłego grzechu, nieposłuszeństwa i odrzucenia niemożliwym. Więc widzimy to wyraźnie, że możemy mieć całkowitą pewność zbawienia. Czy można mieć całkowitą pewność zbawienia? Oczywiście tak. Tak, to olbrzymia radość usłyszeć słowa Jezusa Chrystusa właśnie w Jana 10 rozdział 28 werset: i ja daję im żywot wieczny i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To możemy właśnie przeczytać z Ewangelii
Jana 10, rozdział 28, werset. I ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Takie słowa są tutaj. I to prawdziwa radość usłyszeć słowa Pana Jezusa Chrystusa w Jana 10:28. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. I móc powtórzyć także za apostołem Pawłem, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. I to możemy przeczytać w drugim Tymoteusza. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 12. I dziękuję temu, który mi dał moc, Chrystusowi Jezusowi Panu naszemu, iż mnie za wiernego uznał, przeznaczywszy na posługiwanie. I to jest pomyłka, bo to jest z pierwszego listu do Tymoteusza, miałem czytać z drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 12 werset. Dla tej też przyczyny cierpię to, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu zaufałem i pewny jestem, że on jest mocen zachować to, co mi powierzył, aż do tego dnia. Pewność ta nie tylko jest przekonaniem, że jestem zbawiony dzisiaj i jeśli umrę, pójdę do nieba, to coś więcej. Wierzący powinien móc powiedzieć, jestem bezpieczny, zbawiony dzisiaj i na zawsze. Bez względu na to, kiedy umrę, pójdę do nieba, to jest pewność zbawienia. Chwalmy Pana Jezusa Chrystusa za tak wspaniałe zbawienie i za pewność, którą może mieć każdy prawdziwy wierzący, każdy prawdziwy chrześcijanin. Więc to była 59. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. I o tym mówi właśnie Sąd Chrystusowy, który jest dowodem na to, że tak właśnie będzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać bezpłatnie Biblię lub Nowy Testament, proszę do mnie wysłać SMS-a z 739-089-088. Oczywiście z adresem, gdzie ma to być wysłany ten Nowy Testament czy Biblia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.